Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem przyszła pora na zakończenie sezonu. Rozpoczniemy od W140-600SEL, czyli z V12 pod maską. Feleczki idealnie pasujące do tego modelu, czyli Lorinser. Takie cudeńko nagrywałem, co prawda z innym silnikiem, całkowicie niedawno, tak więc niedługo będzie na moim kanale. A ogólnie, gdzie jesteśmy? W Gdańsku pod Polsat Areną. Tak to się teraz nazywa. Oczywiście poprzednia generacja tutaj również gości, czyli W126. To jest akurat 500. Jest ogólnie tych samochodów tutaj mnóstwo. No ładnie gdańszczanie kończą sezon. To normalnie się nadaje chyba już na Ultrace. Pięknie przerobione są niektóre samochody. Tak stereotypowo mówiąc, w tej Feldze można się przejrzeć. Być może nawet i ogolić. Kawałeczek dalej, 124 kombi z pozłacanym znaczkiem Dubai Style. Do tego piękna Nokia z epoki. Za dużo dokładnie o każdym aucie nie będę tutaj mówił, z racji tego, że ta impreza trwa zaledwie 2 godziny, a ja już przyjechałem w połowie. Jednym z ciekawszych, smaczniejszych kąsków może być Alpina generacji E39 o oznaczeniu B10-3-3. Z przodu pojawił się oczywiście element charakterystyczny dla tego producenta, czyli dopisek Alpina na samym dole, a ten piękny niebieski lakier świetnie się mieni w tym niedzielnym popołudniowym słońcu. Uch, jakie ładne Corrado. Kiedyś, podobnie jak Opel Calibra, domena wieś tuningu, w dzisiejszych czasach wyrwanie jakiegokolwiek rozsądnego egzemplarza graniczy z cudem. Patrzcie na to. Jedno auto zajmuje połowę miejsca, kolejne drugą połowę tego pasa zieleni, a w tym miejscu stoi Lincoln, który jest tak długi, że nie zostawił już miejsca na żadne inne auto. To się nazywa amerykański rozmach. Jeśli widzisz takie poszerzenia, to wiedz, że coś się dzieje. Rzut okiem do środka. Prawdziwy potwór zasiadł na miejscu pasażera. Piękne dinozaury. To wykończenie tych foteli. Ogólnie auto jest, jak widać, odlżone. Tutaj z tyłu nic nie ma, ale to, co najciekawsze, znajduje się pod maską. Spójrzcie, jak pięknie porobione. Jest tutaj dodatkowo troszeczkę folii a la carbon. No i jak widać, auto zwraca na siebie dosyć dużo uwagi. Idziemy dalej. Co tu jest? Audi 80 B2? Garbusów też troszeczkę przyjechało, ale ten projekt zwrócił chyba moją uwagę najbardziej. Trzeba mieć fantazję, aby dokonać czegoś takiego. No i oczywiście pogodę, aby móc z tym w ogóle podróżować. Przyjechało tutaj również troszeczkę Mustangów, ale tych z początku produkcji. Jest i Mini, które tak naprawdę nie jest aż takie mini, jak się spojrzy do środka. Oczywiście te auta były kiedyś inaczej konstruowane, strefy zgniotu były inne. I faktycznie tutaj tego miejsca troszeczkę jest. A w tym aucie? Patrzcie, jakie komfortowe siedzenia. Co to jest? Jakaś niemiecka produkcja? Pióropusz Indianina zdradza nam sekret. A tak to wygląda w całości. BMW troszeczkę się pojawiło. Tutaj seria 6 E24. Ale wiecie co? Zauważyłem, że w ostatnim czasie wiele z tych egzemplarzy jest sprowadzonych właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsza najważniejsza rzecz, która rozróżnia te modele, to właśnie te olbrzymie zderzaki. Feleczki BBS, klasycznie, standardowo, a zarazem pięknie. Mopar or no car, jak to mówią w Ameryce, czyli albo Mopar, albo żaden inny samochód. Przyjechało również troszeczkę maluszków, są i duże Fiaty, jest i nawet syrenka. Z takich nieszablonowych samochodów pojawił się również Bentley Brooklands, jest Corvetta C3, jest i Lancer Evo i jest nawet popisany Polonez. Czym oni go popisali? Kredą do tablicy? W kategorii przepychu zwycięzcą może się okazać Mercedes CL. Ale troszeczkę mu te felgi nie pasują moim zdaniem. Oczywiście na tym spotkaniu nie mogło zabraknąć najpiękniejszej serii 6. I nie chodzi tutaj tylko o moje zdanie, ale o zdanie jurorów. Taki był werdykt na zlocie BMW, organizowanego właśnie przez BMW Klub Pomorze. Patrzcie, podziwiajcie, bo jest na czym zawiesić oko. O, jest i MG. Kiedyś miałem samochód marki MG, ale nie zwracał na siebie tak uwagi jak ten. Opel Ascona. Ty mów gaz, a on kona. Ale ten akurat egzemplarz jest piękny. Jedzie Dundul w wersji kombi oraz Trabant. Wspomnienia z dzieciństwa.
Jak w tym aucie można było siedzieć z tyłu i się mieścić? O, jak dla mnie jedno z piękniejszych aut, jakie w ogóle opuściło bramy BMW. E34, w tym przypadku poliftowe. A tam co się wyłania? SL, patrzcie jak ładnie zrobiony, bialutki. Felgi się pięknie komponują. Cały dzień można na to patrzeć. No tutaj coś również białego? Troszeczkę mniejszego, troszeczkę mniej prestiżowego. A czy są wśród was fani tirów, ciężarówek? Takie auto też przyjechały na zlot klasyków. Amerykańska armia już odjeżdża, ale nie na długo. Niedługo przyjadą hamerami. Jest na czym tutaj zawiesić oko naprawdę. Jeżeli kręci was w ogóle chociaż troszkę motoryzacja, koniecznie wbijajcie na takie imprezy. Zwłaszcza, że wstęp jest darmowy. To nic was nie kosztuje, a możecie spędzić fantastycznie niedzielne popołudnie. No dobrze, moi mili państwo. Wygląda na to, że imprezka się kończy. Samochody odjeżdżają do domu. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam łagodnej zimy dla waszych sprzętów. No chyba, że planujecie wstawić swoje auta do garażu i dopiero wyciągnąć je na wiosnę, na rozpoczęcie sezonu. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!